A witam serdecznie na moim kanale wszystkie bliźniaczki. Witam bliźniaczki na czytaniu karty na dzień dobry od poniedziałku do niedzieli, od 14 marca do 20 marca. Już dla Was tasuję karty. W następnym tygodniu już powinny być też czytania z nową talią. Zamówiłam, jeszcze niestety nie przyszły, ale już powinny być w poniedziałek. Moi drodzy, rozkładam karty od poniedziałku. Bliźniaczki. Miłość. Wtorek, praca, miłość, środa, praca, miłość, czwartek, praca, miłość, piątek, praca, miłość, sobota, praca, miłość oraz niedziela, oj. Praca i miłość. Ok, teraz karty dla Was, co jest przed Wami ukryte. Tasujemy, tasujemy. Przed Wami, co jest ukryte oraz rada. Dobrze. Moi drodzy, z przełożenia jest to karta mówiąca o tym, aby zwracać uwagę na szczegóły i też zanim podejmiecie decyzję, aby dobrze przyjrzeć się sytuacji. Żeby ją przemyśleć dwa, nawet trzy razy. Jeżeli chodzi o poniedziałek, drogie bliźniaczki, no to w poniedziałek tutaj macie takie tutaj poczucie też na pewno niesamotności. Macie tutaj poczucie takiego właśnie z otoczenia, wsparcie, fajna atmosfera tutaj wokół Was się też właśnie rozprzestrzenia. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy tutaj będziecie musieli trochę włożyć wysiłków, aby tutaj osiągnąć pewne zyski. Jeżeli chodzi o miłość, no to w miłości dla związków tutaj będziecie bardziej, moi drodzy, zwracać uwagę na siebie i na swoje potrzeby, aniżeli na waszego partnera. To też jest ważne, że wasze potrzeby też się wiadomo liczą. A jeżeli chodzi o singli, no to single tutaj mogą poznać osobę, która mogłaby być z trygonu Ziemi i mogłaby być dla was bardzo interesująca. Niektóre osoby mogą też bardzo w ten dzień fajnie spędzić czas po prostu same ze sobą, pielęgnując same siebie. Tutaj jest taki zdrowy egoizm, moi drodzy, i dbanie o siebie. Jeżeli chodzi o wtorek, no to we wtorek tutaj możecie się czuć w jakiś sposób zranieni, urażeni, no ale nie pozostajecie w tym tutaj sami. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy się manifestuje tutaj dążenie do celu, także jest jakaś możliwość tutaj po prostu kroku do przodu. Jeżeli jeszcze nie mieliście pomysłu na wasz biznes, interes, no to tutaj się takie sytuacje pojawiają. Jeżeli chodzi o kartę na miłość dla związkowców, jest to karta mówiąca o asertywności, jest to karta mówiąca o komunikacji, jest to też karta mówiąca o szczerości przede wszystkim tutaj między Wami. Jeżeli chodzi o singli, single mają możliwość tutaj poznania osoby bardzo właśnie takiej asertywnej, szczerej i właśnie taka osoba bardzo fajna i ciekawa do rozpoczęcia relacji. I jeżeli chodzi o, tutaj już teraz mamy środę, w środę mamy sytuację taką, że Wy tutaj możecie coś podejrzewać, moi drodzy, że w Waszym otoczeniu ktoś może tutaj Wam coś po prostu nie na Waszą korzyść działać. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy tutaj jest sytuacja, aby się otworzyć na nowości, na nowe rzeczy, na sytuacje, które jeszcze wcześniej może nie pomyśleliście, że moglibyście się podjąć. Tutaj karta o tym mówi, żeby się na nie otworzyć. Jeżeli chodzi o związki, no to w związkach tutaj macie sytuację. Niektóre bliźniaczki czekają na tutaj na dzieciątko, no to jest to bardzo fajna też tutaj taka karta mówiąca o spędzaniu czasu razem z partnerem w takiej właśnie atmosferze tutaj rodzinnej. Jeżeli chodzi o singli, single mają możliwość poznania osoby, z którą mogą spędzić przynajmniej bardzo długi okres czasu. I może się to też tutaj dzieciątkiem zamanifestować, moi drodzy. Jeżeli chodzi o czwartek, w czwartek macie kartę mówiącą o radości, szczęściu. To jest to karta gwiazdy. Tutaj Wy się prezentujecie dla otoczenia też, tak jako takie gwiazdy. Będziecie błyszczeć też przykładem. Także macie tutaj bardzo fajny dzień i ten dzień może być udany też na po prostu jakieś rozmowy.
negocjacje. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy tutaj Wy możecie kogoś zranić, moi drodzy, albo będziecie Wy zranieni przez jakieś osoby, ale te osoby po prostu będą tego żałowały, bo tak właściwie Wy tutaj będziecie nie. Jeżeli będziecie o coś oskarżeni, moi drodzy, no to Wy będziecie niesłusznie tutaj oskarżeni. Także Wy się tym niczym nie przyjmujcie, bo to wyjdzie, że niesłusznie jesteście oskarżeni. Jeżeli chodzi o związki, w związkach jest to karta mówiąca o tym, że będziecie fajnie spędzać czas z Waszymi przyjaciółmi, z rodziną i z najbliższymi. No i tak samo dla singli, tutaj właśnie to samo mówi o tym, że tutaj będziecie bardzo fajnie spędzać ze sobą, z rodziną czas. W piątek macie tutaj takie wysokie poczucie połączenia z kimś tak energetycznie, moi drodzy. Ktoś może się pojawić tutaj z Waszej przyszłości lub może się pojawić nowa osoba, która mogłaby być po prostu bardzo energetycznie podobna do Was i Wy to będziecie czuli, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, czegoś tutaj nie zauważacie, coś pomijacie. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, na szczegóły, pewne rzeczy, które tutaj mogły się koło Was po prostu, moglibyście przeoczyć. Jeżeli chodzi o związki, w związkach tutaj coś się zadziewa nowego, moi drodzy. Jeżeli w związkach była rutyna, nie działo się nic ciekawego, no to tutaj może Was partner mile zaskoczyć. Jeżeli chodzi o single tutaj, jeżeli miały jakiś związek wcześniej toksyczny, to tutaj już zaczynają już tutaj wchodzić z powrotem do gry, tutaj już się wyleczają z tych toksycznych relacji. Jeżeli chodzi o sobotę, w sobotę tutaj macie takie podejmowanie decyzji, moi drodzy, takich po prostu długometrażowych. To są decyzje, które Wy będziecie podejmować, już będziecie wiedzieli, co i jak będziecie robić, ale działać będziecie dopiero później, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj możecie mieć dzień bardzo kreatywny i pomysłowy. Bardzo fajny dzień na jakieś pisanie jakichś planów, projektów, biznesplanów na przykład. I tutaj jest to dla Was korzyść, moi drodzy, korzyść materialna. Jeżeli chodzi o miłość, no to dla związkowców jest to karta mówiąca o marzeniach. Możecie mieć taki dzień, w którym będziecie z partnerem, niektórzy będą spełniać marzenia, a niektórzy będą marzyć. Jeżeli chodzi o single mają tutaj możliwość właśnie takiego marzenia o takim partnerze wymarzonym, o takiej osobie, tylko pamiętajcie o tym, że manifestując takie właśnie, afirmując takie właśnie myśli, pamiętajcie, że przyciągacie do siebie takie osoby, także no, kto wie. Jeżeli chodzi o niedzielę, w niedzielę tutaj się odblokowujecie na jakieś sprawy. Jeżeli mieliście wcześniej jakieś sprawy myślowe, które Was blokowały po prostu, no to tutaj coś się zadziewa, że tutaj się odblokowujecie. Jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj uważajcie, żebyście nie byli przez kogoś, moi drodzy, w tą niedzielę wykorzystywani. Jeżeli chodzi o związki, dla związkowców tutaj na miłość karta mówi o o poszukiwaniu, moi drodzy, o takim poszukiwaniu rozwiązań i o sytuacjach, które są dla Was niejasne. Także coś tu może się jakaś niejasność w związku pokazać i Wy będziecie tutaj próbowali dociekać prawdy, moi drodzy. Jeżeli chodzi o tutaj singli, no to single mogą po prostu tutaj rozglądać się za potencjalnym partnerem. Może Wam kogoś brakować wokół Was, z tym, że tutaj ta osoba jeszcze tutaj się nie pojawia. Dobrze, moi drodzy, to było czytanie od poniedziałku do niedzieli. Teraz zapraszam do czytania tutaj karty, co jest przed Wami ukryte. Przed Wami ukryte jest to, że Wy będziecie w tym tygodniu po prostu obserwowani przez Wasze otoczenie, moi drodzy. Tutaj będziecie obserwowani, także zwróćcie uwagę troszeczkę na swoje zachowanie. Radą dla Was jest, aby ciągle się uczyć, aby wyciągać wnioski i po prostu uczyć się też niekoniecznie z książek, ale też i na własnych błędach, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo, drogie wodniki, za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego filmu. Jak zasubskrybujecie, będzie Wam łatwiej kolejne czytania po prostu też znaleźć. No i życzę Wam, moi drodzy, miłego tego tygodnia. Mam nadzieję, że wszystkie pozytywne rzeczy się spełnią. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Cześć.